Ostatnio w prasie pojawiło się kilka Twoich wypowiedzi na temat Tomka Adamka, że być może chciałbyś z nim już boksować, jeśli on by zaproponował, to nie masz nic przeciwko. Faktycznie takie słowa padły z Twoich ust, czy zostało coś nie do końca zacytowane, tak jak należy? Powiem tak, na Polsacie Posad zadał mi pytanie, czy bałbym się boksować z Tomkiem Adamkiem. Oczywiście powiedziałem, że nie bałbym się i ogólnie media to przekształciły. Powiedziałem tylko, żebym się nie bał boksować z nim. Czego mam się bać? Jak wiadomo, jest to zawodnik najlepszy u nas w Polsce, jeden z lepszych w świecie, ale co mam się bać? Czego mam się bać? Nie boję się go wcale. I mówię, a oni to trochę przekształcili, jakbym wyzywał Adamka do ringu. Trochę to mnie śmieszy. Mówię, niektórzy mi tam piszą, ja mówię, ja na razie Adamek to jest na innym poziomie, jest tam gdzie najwyżej, gdzie ja chcę się znaleźć. Nie jest jeszcze najwyżej, bo nie jest mistrzem świata, ale jest najwyżej. Ja tam dopiero raczkuję, prawda? Ja mówię, mnie zapytali o pytanie, czy się z nim boję boksować. Powiedziałem, że się nie boję i nie na pewno bym się nie bał i chciałbym z nim zaboksować kiedyś tam, prawda? Dlatego dla wszystkich zajadaczy tych internetowych taka wiadomość, bo każdy do mnie później, ja mówię, o co chodzi w ogóle? Halo, przecież ja nic takiego nie powiedziałem. Szukali jakiegoś tam, jak to się w telewizji mówi, szukali jakiegoś sensacji, no i ja mówię, ja to gdzie? Ja mówię, Tomek dla mnie jest naprawdę dobrym zawodnikiem, ale wcale bym się nie bał i nie skreślałbym się tak na tym miejscu. Dziękuję bardzo.